jaki sposób codzienność odbija się w literaturze? Jak dawna moda łączy się z tą współczesną? Jakie kulinaria znajdziemy w powieściach, a jakie cuda w archiwum Polskiego Radia? Magazyn Kultura Niecałkiem Osobista w niedzielę o 23.10 w Polskim Radiu 24. Magda Mikołajczuk, zapraszam. Autopromocja. Jest 11.30. Informacje dnia w skrócie. Edyta Woźniak. Wypadek polskiego autokaru w Szwajcarii. Na autostradzie A4 w pobliżu miasta Szafuza doszło do karambolu. Zderzyło się kilka samochodów osobowych, ciężarówka i autokar. W wyniku tego zderzenia jedna osoba zginęła. To pracownik firmy przewozowej. Do wypadku doszło wczoraj przed 11. Autokar realizujący połączenie dla firmy Sindbad przewoził 22 pasażerów. Żaden z nich nie odniósł poważnych obrażeń. Jedna osoba pozostaje na obserwacji w szpitalu. Na miejsce zdarzenia wysłano został autokar zastępczy, który zabrał pasażerów w dalszą drogę. Minister Obrony Narodowej powiedział, że prowadzone są rozmowy z ukraińskim producentem na temat wspólnej budowy śmigłowca. Antoni Macierewicz tłumaczył w telewizji Trwam, że chodzi o próbę stworzenia śmigłowca na bazie doświadczeń krajów naszego regionu. Minister Obrony zaznaczył, że ten projekt jest poza prowadzonym obecnie wyborem 50 śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Niemal 1000 osób zgłosiło chęć udziału w tegorocznym ogólnopolskim dyktandzie. Test wielkiej narodowej klasówki właśnie powinien trwać, a przygotował go profesor Andrzej Markowski. Nad sprawdzeniem prac będzie czuwać profesor Danuta Krzyżyk z Uniwersytetu Śląskiego. Profesor przypomina, że zwycięży ten, kto zrobi najmniej błędów. Najmniejsza liczba błędów ortograficznych popełnionych, ale także błędów interpunkcyjnych, bo również interpunkcja jest brana pod uwagę przy sprawdzaniu pracy i decyduje ranga błędu. Zwycięzca otrzyma tytuł mistrza polskiej ortografii i nagrodę w wysokości 30 tysięcy złotych, a wyniki zostaną ogłoszone o 15.00. W Dubaju rozpoczynają się dzisiaj największe na Bliskim Wschodzie targi firm poszukujących nowych technologii. Biorą w nich udział również przedstawiciele polskich startupów. Organizowany od ponad 35 lat w Dubaju Tydzień Nowych Technologii to okazja do spotkań biznesowych ponad 4000 firm z całego świata. Od tych zajmujących się sztuczną inteligencją, wydrukami 3D, robotami, po firmy specjalizujące się w marketingu cyfrowym. Targi to nie tylko okazja do prezentacji firm, ale także wykłady, laboratoria i spotkania studentów. Wśród 4000 wystawców są również polskie firmy. To start-upy działające w takich dziedzinach jak biomedycyna, zdrowie, edukacja, rzeczywistość wirtualna i gry. Polskę reprezentują też działające od lat na rynku duże firmy zajmujące się organizacją medycyny czy wdrażaniem systemów informatycznych. Organizatorzy targów GITEX spodziewają się 100 tysięcy odwiedzających ze 150 krajów. Wśród tegorocznych nowości wymienia się m.in. pierwszą poza Japonią prezentację Balloon Cam, czyli specjalnej kamery będącej skrzyżowaniem drona i balonów. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 27 minut pozostało do południa. Gość Polskiego Radia 24. Sebastian Deptua, fotografik architektury. Dzień dobry, fotograf architektury, powinienem właściwie powiedzieć. Na najwyższy poziom się teraz wznosimy, bo mowa o warszawskich wieżowcach będzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie imprezy w ten weekend trwają. Jedna wczoraj, króciutko, zepsuta przez pogodę i przez deszcz, to Noc Wieżowców. Komercyjna impreza, gdzie można było chodzić po różnych wieżowcach, wjeżdżać na ostatnie piętra i oglądać i fotografować. A druga impreza to dzień otwarty, właściwie dni otwarte, weekend najnowszego warszawskiego wieżowca Q22. Które to piętro? 36. Ale to nie jest najwyższy punkt w Warszawie. Nie jest najwyższy punkt w Warszawie. Znaczy zależy o czym mówimy. Czy punkt widokowy, czy po prostu wysokość budynku, tak? Obecnie 36 piętro w tym momencie, no to jest chyba najwyżej położony przestrzeń taka ogólnodostępna za pomocą tych dni otwartych, gdzie warszawiacy mogą zobaczyć panoramę Warszawy, tak? Jest to wyżej niż teraz widokowy w Pałacu Kultury, zdecydowanie wyżej. No i piękne widoki. Sam wczoraj brałem udział w obu tych imprezach, byłem w kilku miejscach, robiłem zdjęcia. Co jest takiego fantastycznego w wieżowcach, że przyciągają, że ma się ochotę wjechać na to najwyższe, wjechać, podkreślam, nie wejść na najwyższe piętro i można tam spędzić godziny oglądając, po prostu przypatrując się, jak wszystko się w dole rusza.
Wtedy widzimy po prostu miasto jako wielki organizm, tak? Widzimy ulicę, widzimy inną perspektywę na miasto, widzimy ludzie, którzy wyglądają jak mrówki. No to robi wrażenie, tak? Można naprawdę siedzieć godzinami na takim dachu albo na takim wyższym piętrze i po prostu podziwiać i oglądać, tego nigdy nie będzie dość. No właśnie, twoja perspektywa trochę różni się od tej, którą ja wczoraj miałem, ponieważ my byliśmy w pomieszczeniu, gdzie otoczeni byliśmy szybami. Tak. Zdradziłeś wczoraj podczas spotkania, że nigdy nie robisz zdjęć przez szybę. Twoje zdjęcia wydrukowane w wielkim formacie znalazły się tam właśnie w tym miejscu, gdzie wczoraj tak. można było wjechać. Robiłeś je jeszcze wyżej na dachu. Tak, dokładnie z dachu, tak. Jak najbardziej. Z tego względu, że no wiadomo, przez szybę tu mamy odbicia, mamy brudne szyby często, no i generalnie potem to się odbija na obrazku, tak? A ja jestem fanem wysokiej jakości, no i po prostu muszę mieć tą jakość, tak? Porównując, znaczy składając te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli raz to godzinami przypatrywanie się ruchowi miasta, plus to, że byłeś na dachu i robiłeś te zdjęcia. Ile czasu poświęciłeś na zrobienie jednego zdjęcia? Albo tak wejście, shot i wychodzimy, czy właśnie siedziałeś na tym dachu długo? No zazwyczaj siedzę na takim dachu długo, chociaż sam proces robienia takiego zdjęcia to jest chwila, no to jest pewnie chwila, tak, dla mnie, ze względu na to, że mam już doświadczenie, wiem jak takie zdjęcie robić, wiem jak podejść do takiego zdjęcia, ale sam fakt obcowania z miastem z takiej wysokości, no jest to, mówię, nie do pisania, tak, po prostu, dlatego siedzę na tym dachu, obserwuję, patrzę, kontempluję, a koniec końców robię zdjęcia. Mówisz nie do opisania, ja będę prosił cię, żebyś jednak opisywał to słowami. Mhm. Na takim dachu to jest wysokość 100 iluś metrów na pewno. 155, jeśli chodzi o Q22, tak. No, dokładnie. Ale to nie jedyny dach wieżowca, na którym byłeś i robiłeś zdjęcia. Tam wieje, tam warunki są czasem trudne. Owszem. Co najbardziej przeszkadza ci przy robieniu zdjęć, przy uchwyceniu tego właśnie jednego momentu, który zapisujesz w pamięci? Tutaj też jest dużo zmiennych, tak? Tak jak wspomniałeś, wiatr przede wszystkim. To jest tak zwany główny czynnik determinujący, czy zrobimy dobre zdjęcie, czy nie, z takiej wysokości. Nie jesteśmy niczym osłonięci, jesteśmy tylko przypięci do jakiejś asekuracji. No ale jeśli robimy na przykład zdjęcie w nocy, no taki wiatr może nam spowodować po prostu poruszenie zdjęcia, tak? Minimalny odchył statywu, minimalny odchył aparatu. No i potem zdjęcie się do niczego nie nadaje. Mówiłeś przypięci jakąś linką, znaczy fotografujesz też w dół, czy tak tylko panoramicznie? Znaczy, sam proces wyjścia na dach jest to, no wiadomo, dachy są niedostępne, tak? Żeby wyjść na wysokość, to trzeba mieć przeszkolenie alpinistyczne, uprzęże, no trzeba się przypinać, tak? No, chwila moment, chwila nieuwagi i człowiek leci w dół. No tak, te podmuchy wiatru mogą być faktycznie duże. Ja wczoraj zwróciłem uwagę na jeden element, którego niestety nie udało mi się sfotografować, nie miałem takiego aparatu przy sobie. Zresztą to byłoby dosyć trudne do uchwycenia. W związku z tym, że padał deszcz wczoraj w Warszawie, drodzy Państwo, i te zdjęcia no, właściwie trochę nie wychodziły tak naprawdę, bo raz, że szyby zamoknięte, a dwa, że widoczność i przejrzystość tego powietrza też była znikoma. Natomiast bardzo fajnie wyglądały samochody, które jeżdżąc ulicami ciągnęły ze sobą takie ogony, jak trochę jak meduzy wyglądały, które tak w wodzie pływają. Też piękne wrażenie. Czy jest jakiś element, który z wysokości na ciebie działa w sposób taki bardzo ciekawy? No, mówię, że ludzie jak mrówki. Ruch, przede wszystkim ruch, tak? Czyli jak miasto żyje. Wtedy można to porównać do organizmu i tak jak mamy tętnicę żyły, jak płynie krew, to można porównać do tego, że tą krwią są ludzie, samochody. Jest to taka esencja miasta dla mnie. A lubisz bardziej robić zdjęcia w ciągu dnia czy w nocy? Szczerze, w ciągu dnia wolę robić zdjęcia, bo wtedy po pierwsze mam więcej czasu, mogę pokazać obiekt tak, jak chcę go pokazać, a jeśli chodzi o zdjęcia nocne, no tutaj mamy ograniczone pole manewru, ale ona ma zdjęcia nocne powinno się robić, jeśli chodzi o architekturę na przykład, podczas tak zwanego blue hour, czyli godzinę przed zachodem lub godzinę po zachodzie słońca. Jak sam widzisz, jest to bardzo krótki okres czasu, podczas którego no, można zrobić dobre zdjęcia, wtedy te zdjęcia się prezentują wyśmienicie. Ale w ciągu dnia też można tą architekturę pokazać w bardzo, bardzo dobry sposób. Można przede wszystkim operować słońcem, które odbija się od elewacji, pada pod różnymi kątami i to nam uwypukla formę. Forma, czyli architektura. Tak. To właśnie o tych rzeczach za moment będziemy drążyć i rozmawiać. Ja tylko dopytam, czy nocne zdjęcia są trudniejsze, nie ze względu na czas, na ten krótki czas ograniczony, jak powiedziałeś, tylko na światła, bo one też grają, odbijają się od tafli szkła bardzo często.
Tak, owszem, nocne zdjęcia mogą być trudniejsze, są nawet trudniejsze, z racji tego, że musimy mieć już więcej umiejętności, musimy odpowiednio dobierać czas, odpowiednio dobierać nastawy w aparacie, żeby też nie prześwietlać tych świateł, o których wspomniałeś. Taki obrazek no, musi być już naprawdę dopracowany w szczegółach, żeby robił wrażenie. A obrabiasz czasem zdjęcia? W tak, komputerze, te, które są zrobione? Tak. I to nie musi być. Czy wszyscy już tak robią, czy jeszcze ktoś zdarza się, że ktoś cyknie zdjęcie i wchodzi? I czy w dobie fotografii cyfrowej poprawianie zdjęć jest taką rzeczą naturalną, tak? Mamy programy służące do tego, na przykład Lightroom, Photoshop tak zwany, tak? No to jest odpowiednik, można powiedzieć, cyfrowej ciemni. To, co kiedyś w fotografii analogowej mieliśmy ciemnie, prawda, odczynniki, chemia i te sprawy, no to teraz możemy zrobić to wszystko za pomocą komputera. Czyli ci, którzy wczoraj najpierw zrobili zdjęcie, potem na tym telefonie poprawili, to nic nadzwyczajnego. Ale co mi to znaczy, no, mogą poprawiać, niektórzy pewnie nie poprawiają, tak? Jeśli chcemy osiągnąć jakiś założony efekt, no to taka postprodukcja jest wskazana jak najbardziej. Mówię się o uwypuklaniu, o zabawie światłem albo korzystaniu z tego, że światło bawi się zwierzowcami. Zwierzowce w ostatnich latach to raczej formy dosyć proste. Proste myślę na tym, że myślałem tutaj bardziej o wykorzystywanych budulcach. To nie są już kamienie. Oczywiście te lewacje czasem, a właśnie, a szkoda, bo te lewacje czasem są na poziomie 0,1 wykorzystywane kamienne jeszcze czy cegła. Na ogół jest to szkło. Szkło jest trudnym materiałem dla tych, którzy fotografują. Czy może ja się tu mylę, jednak jest to bardzo wdzięczny materiał. Szkło, tak jak rozumiemy szkło, to nie jest jeden rodzaj szkła, prawda? Ale lewacje są z różnych gatunków szkła, z różnych rodzajów. I to wszystko tylko i zależy od inwestora, jakiego rodzaju szkła chce użyć, jaki ma na to budżet. Wiadomo, im lepsze szkło, tym obiekt się bardziej i lepiej prezentuje. Tak, no tak, ale myślę o twojej perspektywie, że przychodzisz, masz jakieś zlecenie na przykład na obfotografowanie jakiegoś zwierzowca, dowiadujesz się o nim dużo więcej, czytasz o nim, przyjeżdżasz na miejsce i mówisz, no szkło, jak to ująć, jak to pokazać, przecież to wszystko tak samo wygląda. Nie, z mojej perspektywy nie wygląda tak samo. Każdy obiekt jest inny. Ze względu właśnie na architekturę, mówisz o szkle. No, w dzisiejszej dobie przyjęło się, że generalnie biurowce, wieżowce, szklane domy, tak, są pokryte szklaną elewacją. Chociaż owszem, zdarzają się też budynki i wysokościowce z cegły bądź z kamienia, tak jak to mówią. No, tutaj to szkła no, nie ma jakiejś uniwersalnej zasady, tak, na tym punkcie. Po prostu podchodzimy pod obiekt, no i fotografujemy. A wcześniej żałowałeś, że nie z kamienia kamień się lepiej fotografuje? Znaczy, dostojniej wyglądają takie obiekty, moim zdaniem. Tak, są bardziej może prestiżowe pod tym kątem, patrząc, takie cięższe, przesadziste, takie miejskie bardziej. Jak zrobić dobre zdjęcie wieżowca? Bo na ogół on jest wpasowany w tkankę miejską. Wiadomo, że wybudowany jest w centrum miasta, gdzie ta ziemia jest najdroższa, gdzie działka jest na ogół ograniczona, niezbyt wielka, dlatego idziemy w górę, stąd w ogóle historia wieżowców tak naprawdę. Więc trudno znaleźć taki plener, żeby objąć cały budynek. Wykorzystujesz nową technologię, drony, nie drony? Nie, dronów nie wykorzystuję. To się sporadycznie oczywiście zdarza, ale staram się jednak pokazywać architekturę za pomocą aparatu, który mam w ręku. Jak się fotografuje wieżowce? No trzeba znaleźć, tak jak powiedziałeś, odpowiednią perspektywę. Często trzeba odejść dalej od obiektu, żeby wziąć cały budynek. A tak moim zdaniem najlepiej fotografować wieżowce z wysokości. Z połowy wysokości danego budynku. Wtedy mamy raz, że prawidłową perspektywę, dwa, że pokazujemy obiekt w całości, no i pokazujemy też tkankę miejską, w której jest osadzone. Szczęśliwie Warszawa tutaj dosyć luźno zabudowana. Nie ma takiego ścisku jak w innych miastach Europy czy Stanów Zjednoczonych. I te wieżowce w całości można pokazać. Długo fotografowałeś Q22? Przez ostatnie 2 lata. 2 lata? Tak. Ale to było tak od narodzin? Tak, można tak powiedzieć, że od narodzin, przez cały proces budowania, aż po końcowy efekt, który możemy obecnie oglądać. Co cię zaciekawiło w tym w powstaniu tego wieżowca? Pytam dlatego, bo ja codziennie tamtędy przyjeżdżałem, jadąc do radia i pamiętam, jak jeszcze było wyburzanie poprzedniego budynku i Q22 rosło powoli. Co było takie najfajniejsze na tej budowie? Przede wszystkim sam proces budowy wieżowca jest to bardzo fajna
Można powiedzieć rzecz. Jest to też, można powiedzieć, organizm. Będąc na tej budowie, fotografując tą budowę, widzisz różne zależności, pracę różnych ludzi i to musi być wszystko spasowane, by ten obiekt stał, się nie zawalił, prawda? To musi być doprecyzowane w najmniejszych szczegółach i te szczegóły są po prostu najbardziej ekscytujące, tak, powstawanie tego wieżowca. Ja pamiętam, że był taki moment, że on rósł troszeczkę, urósł, potem tak przystopował na chwilę, potem wystrzelił niesamowicie szybko na ileś pięter. Pamiętam, jak przyjeżdżały takie ciężarówki z wielkimi właśnie taflami szkła, które potem zostały wmontowywane w elewację. Oczywiście nie będziemy tu Państwa epatować liczbami, ile to kilometrów kabli, ile duża powierzchnia płyt tych szklanych i tak dalej, ale jak powiedziałeś, dużo tego jest. To musi być kosztowne. Ile może kosztować taki wieżowiec, jeśli w ogóle ktokolwiek jest w stanie policzyć od początku do końca koszta takiej budowy? To są niewyobrażalne koszta dla zwykłego, przeciętnego człowieka, idące w setki milionów złotych. Nie ma na to reguły takiej konkretnej liczby, ile taki wieżowiec może kosztować, bo tutaj jest wiele zmiennych, prawda? Wliczymy w to działkę, wliczymy to materiały, wiadomo, im lepsze materiały, tym koszt końcowy jest droższy. Elewacja, która, jeśli chcemy pokazać, na przykład chcemy mieć dobrą elewację, no to ta elewacja też bardzo dużo kosztuje, właśnie te tafle szkła, o których mówisz. Ja mówię o wjazd do Pałacu Kultury na... No dobrze, to jeszcze powiedzmy o tych wszystkich, którzy chcieliby raz, wygrać coś, dwa, zobaczyć to na własne oczy za kwadrans, nawet już mniej, bo punktualnie o 12 startuje ostatnia odsłona konkursu, bo to jest weekend otwartych drzwi w U22, w tym najnowszym wieżowcu, ale nie każdy może wejść tak z ulicy, bo to trzeba się jednak zapisać. Jasne, więc polecam śledzić profil na Facebooku U22, dzisiaj o 12 pojawi się ostatnia pula wejściówek, darmowy gościówek, gdzie będziemy mogli po prostu dostać się na to 36 piętro i podziwiać tą panoramę na własne oczy. Wejściówki będą na godzinę od 17 do 19.30, czyli taka pora zmierzchu, gdzie już będziemy mieć zatarcie dnia z nocą, zapalą się światła, ulice będą wtedy bardziej podkreślone, no robi to naprawdę wielkie wrażenie. Wczoraj byłeś na tym 36 piętrze, ludzi mnóstwo, każdy fotografował bardziej lub mniej profesjonalnym sprzętem. Nie korciło cię, żeby podejść i czasem powiedzieć, proszę inaczej na to spojrzeć. Takim profesjonalnym okiem. Szczerze nie. Szczerze nie, z tego względu, że no, fotografia ma sprawiać przyjemność człowiekowi, tak? Nie narzucać mu danego stylu, nie narzucać mu punktu widzenia, bo to chodzi o fotografii, tak? Musimy mieć oko, musimy patrzeć to, co chcemy, musimy widzieć to, co chcemy zobaczyć, to, co chcemy ująć. Może w ten sposób powiem, tak? Każdy ma jakiś koncept, każdy ma jakąś myśl, jak wykonać dane zdjęcie. No i ja staram się w to nie ingerować, prawda? Nie ingerować, chociaż takie rady, jak właśnie fotografowanie przez szybę, ja bym w ogóle odradził fotografowanie przez szybę. Trzeba byłoby wywiercić taką dziurkę na obiekty, to chyba niemożliwe. No tak, dokładnie. No ale tak jak mówię, nie ma tutaj sprawdzonej metody. Każdy fotografuje tak, jak chce, tak jak to czuje przede wszystkim i to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Ja też bardzo dobrze to ująłeś, dlatego że zdjęcia inaczej mogą istnieć w głowie tego, kto fotografuje, a inaczej odbierane przez tych, którzy oglądają. Ja starałem się tak uchwycić zdjęcia z tego 36 piętra, żeby jak najmniej tych kropel na szybie było widać, żeby to zdjęcie było w miarę przejrzyste, żeby to miasto, które jest, tak jak powiedzieli, żeby organizmem ujawnić na zdjęciu jak najbardziej. Jedno czy dwa mi się udało, zamieściłem na Facebooku, ale najwięcej lajków, czyli największą popularnością cieszyło się zdjęcie, które wygląda jak zapłakana szyba i rozmazane kontury wieżowców. Z mojej perspektywy nic na nim nie widać, ale najbardziej się podoba. No właśnie, tworzy klimat. I ten klimat jest w zdjęciach z wysokości z wieżowców najważniejszy? Tak, przede wszystkim może nie tyle co klimat, co przestrzeń. Dla mnie najważniejszą rzeczą, jak fotografuję miasto z góry, tak nie konkretny obiekt, bo to się często zdarza, że konkretne obiekty po prostu z góry fotografuję, ale
ale jeśli skupiam się tylko na widoku, to staram się pokazać rozległość przestrzeni miejskiej, urbanistykę, którą widać z góry bardzo dokładnie. No i generalnie na tym się skupiam. Bo urbanistą też jesteś. Tak można powiedzieć, tak. No właśnie, to pozwól, że o to cię zapytam jeszcze. Niektórzy narzekają, że te wieżowce w Polsce stawiane są tak trochę od sasa do lasa, że plan zagospodarowania przestrzennego niezbyt jasno w niektórych miastach. No może w Warszawie jest to chyba najłatwiejsze, określa, gdzie te wieżowce mogą być. Do budowania wieżowców są potrzebne też zgody, między innymi lotnicze, bo te wieżowce mogą być na przykład na linii podchodzenia samolotu miasta. W kilku miastach tak się zdarza w Polsce, w Warszawie również. No właśnie. Jak nie ma kamer, to ona ma prawo się. Jak byś to oceniał? Ta urbanistyka polskich wieżowców. Jest jakaś myśl przewodnia w tym, czy one są stawiane trochę jak tak przypadkowo? To wszystko zależy, o jakim terenie w Warszawie mówimy. Mamy w Warszawie trzy miejsca, w których powstają wieżowce. Jest to Muranów, tak, czyli okolice Interlaken Nordgate, Plac Andersa. Mamy też Wolę, czyli okolice Ronda Daszyńskiego. No i mamy też centralny obszar biznesu, tutaj właśnie gdzie jest tylko 22 i większość warszawskich wysokościowców. No najlepszym przykładem tutaj takiej dobrej urbanistyki, można powiedzieć, jest to właśnie ten centralny obszar biznesu, czyli to ścisłe centrum Warszawy, tak, gdzie mamy zachowane i Pierzeje, gdzie te budynki stoją w jakiejś określonej lokalizacji, w określonej formie, tak, tworzą, można powiedzieć, że tworzą miasto. A na przykładzie na przykład Woli, no tutaj mamy duże połacie terenu, ale jednak ta urbanistyka tych obiektów, no jest mocno nietrafiona, tak, nie tworzą Pierzej, mają dziwne kształty, prawda, nie nawiązują do otoczenia, więc no tutaj mamy dwa przykłady w jednym mieście. A może to jest trochę tak, że same chcą tworzyć otoczenie, bo pewnie myślałem w tej Warsaw Spire, że tak naprawdę zawłaszczyła pewien teren. Nie tylko. Tutaj potrzeba spójnego myślenia, moim zdaniem, wielu inwestorów, jak taką przestrzeń kreować, żeby ona była dla ludzi, bo architektura jest głównie tworzona dla ludzi. Tak. A to jest tak, że moda na wieżowce przeminie w Warszawie i za jakiś czas ktoś powie, to się nie opłaca, bo te miliony, po co lepiej zbudować coś w poziomie. Nie wydaje mi się, chociaż obiekty w poziomie też potrafią być spektakularne. To prawda, skoro o spektakularności mówimy, to pomówmy na koniec jeszcze o nazwiskach. Zaha Hadid, Libeskind, Gehry, to są stararchitekci, czyli najwięksi architekci świata, a przy okazji przedstawiciele jednego nurtu, jakim jest dekonstruktywizm. Q22 to też wieżowiec, który wyszedł spod ręki najsławniejszego polskiego architekta. Stefana Kurłowicza, jasne. To ostatnia jego propozycja. Tak, ale wyszło mu bardzo dobrze. No to opowiedzmy jeszcze na moment o Q22, bo ja tylko próbuję skłonić się do tego, żebyś powiedział, że to jest... No właśnie, nie będę naprowadzał, może sam powiesz, że chodzi tutaj o nawiązanie do kryształu tak naprawdę. Tak, dokładnie. I jeśli przyjrzymy się mu z bliżej, zastanowimy się na chwilę nad jego bryłą, to ten kryształ dostrzeżemy, tak? Q, czyli kwarc, tak? Q, czyli jakość quality. Bo on nie jest ani prostokątny, ani nie jest takim zwykłym prostopadłościanem. Jest nie ma nieregularną bryłę, tak, dokładnie. Ta nieregularna bryła nadaje mu kształtu, czy jest kłopotliwa na przykład w osadzeniu w Pierzejach? Bo sąsiedni wieżowiec, nie będziemy mówić nazwy, tutaj jest taki trochę kłopotliwy, jeśli chodzi o osadzenie w siatce ulic. Owszem, a Ku sobie z tym radzi bardzo dobrze, tak? Przede wszystkim zagospodarował teren, który do tej pory był mocno niezagospodarowany, gdybym był tam hotel, który po pierwsze raz, że nie trzymał Pierzei, był odsunięty. No też brzydki, tak, zdecydowanie brzydki. Dlatego pierwszą wiadomością, jak usłyszałem, że będzie tam powstał wieżowiec, to jeszcze nie miałem żadnego związku, prawda, z Q22. W myślach prosiłem tylko, aby trzymał Pierzeje, aby ucywilizował narożnik. To udało się to wyśmienicie. Ile jest jeszcze takich brzydkich miejsc w Warszawie, które można by zamienić? No niekoniecznie na wieżowce, ale na cokolwiek. Znaczy, znając historię miasta, to możemy wskazać nieograniczoną liczbę miejsc, które wymagałyby poprawy. Przede wszystkim urbanistyki. No i przede wszystkim planowania, tak? Czyli planujemy z głową. Musimy planować z głową. Musimy robić architekturę przyjazną dla ludzi, musimy robić urbanistykę przyjazną dla ludzi, bo to ludzie tworzą miasto, a nie budynki. No już myślałem, że namówicie na takie myślenie bardziej nie o tym, co kiedyś było, ale o tym, co powstało za tym niedawno, czyli o wieżowcach. Jak powstawało Rondo 1, o ile dobrze pamiętam, tak, to właściciele tego wieżowca z logo pewnej firmy samochodowej po przeciwnej stronie stwierdzili,
to my też zburzymy ten wieżowiec i postawimy nowy. A ten wieżowiec 20 lat ma, chyba niecałe 17. Chodzi ci o ile metrę, tak, prawda? No, ma sentyment do tego budynku z racji tego, że był to jeden z pierwszych w ogóle wysokościowców w Warszawie. Jest dobrze osadzony przy tym rondzie, robi naprawdę tam, kolokwialnie powiem, dobrą robotę. W sąsiedztwie ronda nagle wygląda trochę pokracznie. No tak, ale co było pierwsze? Rondo czy Ilmet? Ilmet był pierwszy, prawda? Rondo miało taką działkę, stwierdziło, że no, wybudujemy sobie wyższy budynek, tak? No, tutaj już wchodzą cyferki, komercjalizacja i tak dalej. No i w tym momencie ten niższy sąsiad staje się, że tak powiem, niepasujący do otoczenia, tak? No i w związku z tym są podobno plany, że tam ma powstać, ma zostać zburzony, ma powstać wyższy budynek, wyższy jeszcze od ronda. Fotografowałeś się wieżowce nie tylko w Warszawie, chociaż o nich cały czas rozmawiamy. Nowy Jork, Singapur, w Europie La Défense, Francja. Frankfurt nad Menem. Frankfurt, tak. W które miasto jest najładniejsze, jeśli chodzi o wysokie budynki? Frankfurt nad Menem. Z tego względu, że przede wszystkim ja patrzę pod kątem, jak taki wieżowiec jest osadzony w przestrzeni miejskiej, prawda? Wspomniałeś o La Défense pod Paryżem. To jest dzielnica, w której jest bardzo dużo wieżowców, ale ta dzielnica po godzinie 17 wymiera, tak jak nasz warszawski Mordor, prawda? No nie jest to przyjazne miejsce po godzinie 17, wiatr hula zero duszy, a porównując to na przykład do Frankfurtu nad Menem, gdzie wieżowców nie mamy w jednym miejscu, gdzie one nie są zbite w jedną grupę, tylko są dopasowane do miasta, wykorzystujące wolne, puste działki. Patrząc z dalszej perspektywy, one można porównać Frankfurt do Warszawy, tak? Czyli one nie są w jednym skupisku, tylko są można powiedzieć, wkomponowane w tkankę miejską. No i tam czuć, ten wieżowiec nie przeszkadza, jest, ładnie wygląda, ale przy okazji mamy niskie kamienice i to wszystko ładnie tworzy miasto. Dlatego takim moim ulubionym miastem jest Frankfurt nad Menem. Sebastian Deptuła, fotograf architektury, był naszym gościem. A Państwo, jeśli mają ochotę zobaczyć na własne oczy, to za chwilę na Facebooku można zdobyć zaproszenie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Teraz do smartfonów dodajemy gadżety, powerbank lub głośnik. Kupując najnowszy iPhone 7 z wyświetlaczem Retina HD za 3349 zł, głośnik Bluetooth dostaniesz w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Masz dosyć infekcji? Działaj. Sięgnij po tabletki Neozinę. Neozinę zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozinę w każdej sytuacji. Neozinę. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, namoczanowa, hiperurytemia, Aflofarm. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiry 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przypadku chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystkiego najtańszego z okazji 14 urodzin Media Expert. Teraz nowoczesne smartfony już od 199 zł. Ale to przyjmiemy do pracy. Pusimy do pracy. Maruszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże Maruszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Ale ja się cieszę z tego, bo chociaż nie ma tego... Już jutro w Lidlu. Wielofunkcyjny opiekacz marki Superfest, dzięki któremu przygotujesz soczyste marynowane mięso, belgijskiego freora, pyszne kanapki. Tylko teraz opiekacz za 89,90. A do tego ciśnienia miesz nadgarstkowy marki Sanita Supermedizana już za 34,99. Tak, tylko 34,99. A do przekręcania śrub z precyzyjnie określoną siłą. Klucz dynamometryczny za 79,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo
Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując aparat kompaktowy Sony TS-CRX100 za 1749 zł otrzymasz 3 karty BP. MediaMarkt.pl. To była reklama. Tak drogo jak ten... Autopromocja. Polskie Radio 24. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? Ludzie gospodarki w każdą niedzielę o godzinie 15:15. Autopromocja. Jest 12. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Trwają rozmowy z ukraińskimi producentami na temat wspólnej budowy śmigłowca, powiedział minister obrony. Temat zaostrzenia sankcji wobec Rosji pojawi się na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej, informują niemieckie media. 40 lat, 26 tysięcy akcji. Ratownicy Wałbrzysko-Kłodzkiej grupy GOPR świętują jubileusz. Piotr Topoliński, dzień dobry. Prowadzone są rozmowy z ukraińskimi producentami na temat wspólnej budowy śmigłowca, powiedział minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz tłumaczył w rozmowie z telewizją Trwam, że chodzi o próbę stworzenia śmigłowca na bazie doświadczeń krajów naszego regionu. Minister obrony zaznaczył, że projekt ten jest poza prowadzonym obecnie wyborem 50 śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. Gdzie i co wody, komu się chce pokazać. Prawda? My z kolei mamy zdolności... Ale ja ją tu, ja ją tu fotografowałam. Szef MON dodał, że chodzi o budowę całkiem nowego śmigłowca, który bazowałby na doświadczeniach polskiego przemysłu i partnerów z naszego regionu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel chce zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Sprawa ma być omawiana na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej, informuje o tym gazeta Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Gazeta powołuje się na informacje uzyskane w otoczeniu niemieckiej kanclerz. Jak czytamy, na ruszającym w czwartek unijnym szczycie Merkel ma zabiegać o poparcie innych krajów dla planu zaostrzenia sankcji. Powodem jest zaangażowanie Rosji w wojnę w Syrii. Moskwa oskarżana jest o prowadzenie ciężkich bombardowań w Aleppo. Gazeta zauważa, że nakłonienie Europejczyków do zaostrzenia sankcji będzie trudne. Z drugiej strony narasta jednak gniew na Rosjan za ich postępowanie w Syrii. Jak czytamy, poparcie dla twardego kursu wobec Moskwy wyraził w rozmowie telefonicznej z Merkel prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Z informacji Frankfurter Allgemeine wynika, że rozważane są sankcje w dziedzinie rosyjskiego przemysłu lotniczego oraz restrykcje uderzające w Ministerstwo Obrony Rosji. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Państwo powinno zachęcać do oszczędzania, uważa prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Piotr Premie na swój rachunek bankowy. Władze tych krajów doszły do wniosku kilkadziesiąt lat temu, że potrzebny jest zapis oszczędności i że rozwój tego kraju jest finansowany z kilku budżetu państwa od prywatnych zgromadzonych w bankach. Prezes Związku Banków Polskich. Mnie to w ogóle śmieszy, że źle się stało trochę z tymi środkami gromadzonymi na cele emerytalne. Te zmiany były zbyt trudne, rozwiązane. Ale moim zdaniem to, co się powinno być przenoszone, jest oszczędnościami bankowymi, bo takiego zagrożenia bym tutaj nie widział. 4 miliardy złotych. Ratownicy Wałbrzysko-Kłodzkiej akcji. Tylko w minionym roku goprowcy ponad 200 razy. W starej kopalni w Wałbrzychu jubileusz świętowało 104. Mariusz Rzepecki za jedną z trudniejszych w październiku utknął w jaskini niedźwiedziej. Trudność była taka, że trzeba było pokonać 7 zacisków. Zmieścić nosze jaskiniowe, czyli zmieścić człowieka w otwór główki od szpilki. Stąd aż 60 ludzi, bo trzeba było rozkuć te poszczególne zaciski, przygotować transport. No i przede wszystkim to był człowiek, który miał uraz kręgosłupa.
Wałbrzysko-Kłodzcy goprowcy czuwają nad bezpieczeństwem ludzi na obszarze 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych oraz na 1600 kilometrach szlaków pieszych, rowerowych i narciarskich. Prognoza pogody. Na północnym wschodzie dość pogodnie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, miejscami pada deszcz i mrzawka. Temperatura od 4 stopni w Koszalinie i Suwałkach do 10 w Legnicy i Jeleniej Górze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty wschodni. Ciśnienie rośnie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji. Także grubą babę dzisiaj wysłałam. Mam, proszę oto państwa, nowa siedziba naszej firmy. Ale bo ona pusto, poszła na żebry. No więc tak, przez to, że ona jest biura, szlachcianką z Saskiej Kępy, a więc, że ona jest bardzo ważna, bardzo ważną osobą, no to jej może dadzą kanapkę, kawę bardzo chętnie ona chce, że pójdzie, to jakąś kawę z mlekiem dostanie, że... Ale... zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnezu... Kawę jakąś, proszę państwa. Ona zacznie od kawy. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Kiedy na hemoroidy dostałam tabletki Proctohemolan Control, byłam zdziwiona. Tabletki na hemoroidy? Tak, bo musiałam wzmacniać żyły od wewnątrz, by hemoroidy nie nawracały. Tabletki doustne Proctohemolan Control wzmacniają naczynia żylne oraz zwalczają stany zapalne. Proctohemolan Control. Tabletki diosmina. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz dwa komputery w cenie jednego. Kupując laptop Acer z procesorem Intel Core i5 za 2149 zł. Komputer Kiano Slim Stick dostaniesz w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. 7,5 minuty po godzinie 12. Polskie Radio 24. Niedzielne spotkanie, które potrwa do godziny 15. Grzegorz Franczak, zapraszam, by byli państwo z nami. A teraz mówić będziemy o urodzinach, które obchodzi Uniwersytet Warszawski. To już 200 lat tej uczelni. O obchodach i atrakcjach przygotowanych dla mieszkańców stolicy mówiła dr Małgorzata Turska. Z gościem rozmawiała Maja Kluczyńska. Proszę państwa, teraz przeniesiemy się na fantastyczną uczelnię. Uczelnię warszawską. I nie dlatego, że nie kocham Krakowa czy innych miast w Polsce, ale szczególnie mi blisko, bo moją, czyli na Uniwersytet Warszawski. I zaraz to wszystko wyjaśnimy. W studio pani dr Małgorzata Durska. Witam panią, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Uczelniana koordynatorka obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, to aż nie chce się wierzyć, że tak starą jest ta właściwie ciągle młoda uczelnia. Starą i młodą. Hasło 200-lecia to jest 200-lecia dobry początek, więc jakby z jednej strony świętujemy, celebrujemy te 200 lat, a z drugiej strony patrzymy w przyszłość i mamy olbrzymie plany na tę przyszłość. To, mówiąc o planach, zacznijmy może tak według planu, posłużę się tym słowem, od wernisażu i od wystawy. To jest taki projekt Wydziału Dziennikarstwa Życie Uniwersyteckie, czyli współczesne życie studentów na wykładach w akademikach, po godzinach, żacy w szkole, ale jednocześnie łączymy w tej wystawie również prezentację imprezy, która miała miejsce w czerwcu tego roku. To był wehikuł czasu. Na jeden dzień część krakowskiego przedmieścia, bo parada szła od zamku, od placu zamkowego na uniwersytet i cały kampus uniwersytecki przeniósł się w lata 816-808.
17 i tutaj wszyscy warszawiacy będą mogli zobaczyć, bo faktycznie było mnóstwo osób w strojach z epoki i przeogromna ilość wydarzeń, które jakby można by powiedzieć, że były typowe dla tamtego okresu oświeceniowego. Dwa stulecia. W takim razie rozumiem, że ten uniwersytecki wehikuł czasu pozwolił nam przenieść się w 1816 roku. Było uroczyste otwarcie bramy uniwersyteckiej, były pojedynki szermiercze, był pokaz mody z tamtych czasów, był kurs kontredansa, nawet była próba startu balona kuparenki, ale niestety... A pani doktor, proszę powiedzieć, jakie jest zadanie dla osób, które przygotowały obchody dwusetlecia Uniwersytetu Warszawskiego? O czym państwo myśleli? Czego chcieli, czego my, warszawiacy, ale nie tylko, w ogóle publiczność, jako społeczeństwo, powinniśmy się dowiedzieć o Uniwersytecie Warszawskim? Co nam państwo chcą pokazać? Bo ta kulminacyjna data to jest 19 listopada, tak? Natomiast faktycznie obchody one trwają cały ostatni rok akademicki. Tak, ta kulminacja będzie 19 listopada, natomiast tak, to będzie koncert galowy w Filharmonii, bardzo uroczysty, jest specjalnie na tę okazję skomponowany utwór przez kompozytora pana Pawła Szymańskiego, który co prawda nie jest absolwentem uniwersytetu, ale jego ojciec był zasłużonym profesorem fizyki. Także jest tutaj też połączenie. Pan Paweł skomponował na tę okazję specjalnie utwór. Będzie również recital fortepianowy laureatki konkursu szopenowskiego z 2010 roku, pani Juliany Awdiejewej. No i oczywiście będzie chór uniwersytecki. Bo to chór natomiast tak, pytanie o cele. To one tutaj były takie podwójne. Bo z jednej strony oczywiście chcieliśmy wyjść do warszawiaków. Chcieliśmy wyjść nawet szerzej niż do warszawiaków. W ogóle do szerszej publiczności, pokazać co się na uniwersytecie dzieje, pokazać, że jesteśmy otwarci na to miasto. Stąd też było całe mnóstwo takich imprez. W czerwcu odbyły się dwa weekendy pod hasłem Odkryj UW. Jeden weekend to był właśnie na kampusie głównym, a drugi na naszym nowym kampusie Ochota, o którym wielu warszawiaków w ogóle nic nie wie, a tam są wydziały fizyki, chemii, biologii. I to były takie dwa wyjątkowe dni. Pierwszego dnia było bardzo naukowo, były wykłady i nas zaskoczyła frekwencja i zainteresowanie tym. Odbyło się ponad 60 wykładów z bardzo różnych dziedzin. To była taka noc wieczór i noc wykładowa. Prawie festiwal nauki, tak. I myślimy, że w ogóle będziemy kontynuować, bo ta impreza naprawdę bardzo, bardzo się podoba. A drugi dzień miał bardziej taki charakter popularno-naukowy. Były warsztaty, pokazy, eksperymenty, pokazy filmowe, również skierowane do rodzin, do małych dzieciaków, które chcieliśmy zarazić pasją poznawania i zdobywania wiedzy. A tak. Później już ewentualnie, żeby były w szeregach wieżaków. Tak, no wehikuł czasu, o którym jużśmy tutaj wspomnieli, też miał taki charakter. To była impreza dla mieszkańców, dla warszawiaków, nie tylko dla naszej społeczności. Jakkolwiek nie ukrywam, że również bardzo silnym elementem obchodów dwusetlecia była integracja naszego środowiska. To znaczy rozpoczęliśmy na przykład akcję Jestem z UW. I ja chciałam powiedzieć, że to jest właśnie kompletnie nowy pomysł, nowy program i myślimy, że to będzie kontynuowane w następnym stuleciu. Dobry początek nowego stulecia. Absolwentów uniwersytetu jest mnóstwo wszędzie. Nie tylko w Warszawie. Bardzo wiele. I w zasadzie trudno wymienić jakiekolwiek środowisko, gdzie ci nasi absolwenci nie byliby widoczni i nie odnosili naprawdę spektakularnych sukcesów. Przy czym ja chcę powiedzieć, że ta integracja naszego środowiska, to nie chodzi nam tylko o zebranie tutaj panteonu celebrities, tak? Tylko w ogóle o zbudowanie też takiej kultury absolwenckiej, takiego poczucia przynależności nie będzie tak, dobre. Spotkania, takiej cykliczności, prawda? Tak, wspierania. No i tutaj muszę wspomnieć o pierwszym światowym zjeździe absolwenta, który się odbył w maju i ku naszemu zaskoczeniu, pomimo tego, że była bardzo short notice, czyli bardzo short. To zarejestrowało
się na ten zjazd 10 tysięcy osób. 10 tysięcy osób, była wspaniała konferencja, jestem z UW, były spotkania na wydziałach, był wieczór integracyjny na dachach Biblioteki Uniwersyteckiej. Z występami również naszych absolwentów. No i zwieńczeniem był koncert absolwenci absolwentom, ponieważ wśród naszych absolwentów no, są wspaniałe gwiazdy muzyki. No, zaczynając od Magdy Umer, no, Jacka Kaczmarskiego z nami nie ma, ale koncert prowadził pan Artur Andrus i pani Katarzyna Pakosińska. No a na scenie wystąpił Kazik Muniek, elektryczne gitary, zespół reprezentacyjny, pan, no teraz wszystkich nie wymienię, pani Alicja Majewska, oczywiście pani Magda Umer, także naprawdę to był wspaniały koncert, niezwykłe przeżycia, niezwykłe wzruszenia i myślę, że to też jest takie coś, co fantastyczne, nie można by powtórzyć. Chwalić, prawda? Tak. A proszę powiedzieć, Muzeum Uniwersyteckie to jest takie miejsce troszkę mało znane. Jak ja się cieszę, że pani o tym mówi. Bo żacy tam zaglądają, no właściwie to chyba pierwszy rok. Tak ja mam postulat, żeby tak jak studentom robi się na początek szkolenie biblioteczne i szkolenie z BHP, żeby wszyscy nasi studenci również, tak, no biblioteczne i BHP, to żeby również w tym programie dla nowych studentów, nowo przyjętych studentów było zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. I przekonuję, proszę Państwa, tak jak się patrzy na bramę uniwersytecką, zaraz po lewej stronie. Tak. I tam jest w tej chwili również wspaniała wystawa do obejrzenia, której zachęcamy. Warszawa, wystawa o Uniwersytecie Warszawskim. I zachęcam nawet nie tylko dorosłych, ale również pracownicy muzeum są przygotowani do oprowadzenia nawet wycieczek przedszkolaków albo uczniów. One jest takie trochę interaktywne w odpowiednich szufladkach, odpowiednie epoki i wydarzenia i też bardzo bogate zbiory. I to jest takie muzeum z cyklu nie virtual reality, ale konkretne można obejrzeć, sfotografować, niektóre nawet można dotknąć. No jak mówimy o bogatych zbiorach, to ja muszę powiedzieć o wystawie, która właśnie wystartowała w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wieści o Gawnym Bubie, nie w Dawnym Bubie, w Nowym Bubie, na ulicy Dobrej. Jest wystawa 200 obiektów na 200 lat na Pisekcecie. I no teraz jak panią zapytam, jak pani myśli, co jest w archiwach BUW-u? Jakie skarby są? Dlatego myślę ciągle o Starym BUW-ie, bo to jest niesłychane miejsce z taką atmosferą. My mamy nieprawdopodobne zbiory. Zbiory, w których wszystko właściwie. Tak, ale tam pod tytułem do tej wystawy jest nie tylko książki, ponieważ oczywiście mamy stare książki, mamy stare druki, ale mamy też wspaniałe zbiory sztuki. Niewiele osób wie, że Biblioteka Uniwersytecka jest w posiadaniu rysunków Rembrandta, Dürera, Minka i tak dalej, i tak dalej. Że mamy na przykład wydanie Biblii Wujka, że mamy drugie oryginalne wydanie Kopernika o obrazie Ciał Niebieskich. To są naprawdę zupełnie unikatowe zbiory i problemem jest to, że nie mamy gdzie pokazywać. Dlatego ta wystawa, to jest wystawa kopii Pasolini. Staramy się zebrać środki na to, by w przyszłości te wspaniałe rzeczy można było pokazywać również w oryginale, ponieważ potrzebna jest do tego sala wystawnicza prawdziwego zdarzenia. To spotkamy się ponownie, żeby o tej wystawie i o tych środkach porozmawiać. I jeszcze o wspaniałych różnych imprezach, które do końca listopada będą trwały. Dziękuję pięknie dr. Małgorzata Durska. Bardzo serdecznie dziękuję. Uczelniana koordynatorka obchodów 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Z gościem rozmawiała Maja Kaczyńska, patronat na ten podany dyrektor spraw polskiego miasta. Gość Polskiego Radia 24. A gościem jest Cela Kaczyńska, spisarka. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana, Panie Redaktorze. Pisarka i autorka książki Dandysi i Dżentelmeni, czyli pod tytułu wcale nie ma, ale ja sobie tak roboczy podtytuł nadałem, że historia mody lat PRL, męskiej mody. I to mody ulicy, czyli to jest ta moda, którą mogliśmy wtedy zobaczyć na ulicy. Nie są to osoby poza Jerzy Mańkowiakiem, bo to
związane z modą, tylko użytkownicy tej mody. Mężczyźni, którzy wykorzystywali modę, dobry styl, maniery, które wynieśli z domu, do tego, aby pomagało im to w karierze zawodowej, w zdobywaniu kobiety życia, w odpowiednim prezentowaniu siebie, tego, kim są, co sobą reprezentują, ponieważ bardzo często też reprezentowali swoje środowisko, bo są to mężczyźni, którzy są spełnieni w swoim zawodzie, który wybrali. Są to mężczyźni odnoszący w tych zawodach sukcesy, rozpoznawalni, pewnego rodzaju też symboliczni, sobie tak pomyślałam, że reprezentują nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także grupę zawodową, Oczywiście nie dotyczyło to całego środowiska mężczyzn w Polsce w ogóle, dlatego że bardzo wielu z nich albo się tym nie zajmowało, albo nie odczuwało takiej potrzeby, albo po prostu miało jakieś obawy przed wychyleniem. Ale przypomnijmy sobie takie zjawiska w początku PRL-u, jak na przykład gimnazja. Czyż to nie była moda? No, ale to była moda bardzo piętnowana przez władzę. Tym bardziej wymagała nie tylko sprytu, nie tylko umiejętności zorganizowania sobie takich rzeczy, żeby tak właśnie wyglądać, ale także odwagi, żeby tak ubranym wyjść z domu. Zresztą w ogóle moda męska w PRL-u, to z tym się różniło od mody damskiej, że była o wiele bardziej zwalczana tak naprawdę. Modę damską zwalczał na początku społeczeństwo, była w opozycji rodziców, o czym opowiada Barbara Hoff we wstępie, także czasami kościoła. Ale modę męską zwalczał cały system. Byli piętnowani przez kolegów, mieli mnóstwo z tym problemów, byli bici przez milicjantów, przymusowo strzyżeni. To dopiero wymagało tak naprawdę odwagi, żeby poprzez ubrania wyrażać siebie. W tej książce jest kilka dramatycznych opowieści. Jest opowieść pana kapitana Adama Jaspera, którego w 1953 roku zmuszono do tego, żeby spalił amerykańskie dżinsy na boisku, na którym zabrana była cała szkoła. Jest opowieść pana Kamila Sikowicza, którego kolmaje milicjanci w postaci ultimatum, albo ci obcinają głosowa. Ty staniesz w lanie, gdzie się zbrał lanie, żeby uchronić głosy, jakby do niego bardzo. Moda męska jak najbardziej istniała. Ona istniała też w różnych aspektach. Od takiego ubierania się zgodnie z tym, co sobie wyobrażano w Polsce, że jest modą światową. Dobrze, pani podkreśliła, że wyobrażano sobie. Tak, dlatego że nie zawsze mogło to być zgodnie z trendami, idealnie utrafione w czas. Czasami było spóźnione. Ale było to dążenie do tego, żeby podążać za światem. No i właśnie ta moda męska rozumiana jako elegancja w starym stylu. Czyli szyte, dobry prasy, dobry atelier, garnitury, dobrej jakości czelny. Z tym na szczęście nie było takich dużych problemów, bo jeszcze były pełne wielskie. Ta moda była jakby dwutorowa, ale z całą pewnością była.
nie można powiedzieć, ale że poczekaj, jeszcze było na promenadzie, byłyśmy w kuchatki, że kupujemy ten laptop, to widziałaś? Słuchaj, i ten proszę, miała mieć taki rachunek, takie upewnienie do Orange, to jest 15 metrów, a ty wie, co na Orange powiedział z komputera, że tu jest windykacja. I byśmy zaczęły tym ruchem, a mówię, zaczyna infolinii, można się połączyć, ja to za tydzień to nie robię. Załatwił wtedy laptop, ale on się śmiał, mówi z tej całej windykacji, ja mnie wie pan, co mi dawam koledze telefonu. I jemu tam trochę płacam, opłacam, a on mi narobił świństwa i teraz to trzeba będzie jakoś tego wyjść. A on mówi, to proszę tam dzwonić, dawno by się połączyło, dawno by się to załatwiło tę całą sprawę. Ale załatwiłem ich laptop. Potem one mi tu wciskają, ale ja już nie biorę, bo to trzeba będzie tu 60 na modą. Nie była nawet pół roku, ja biorę. A ten maletek jest tak długi, no, wojna, żeby mi coś nie dali, żeby mi coś nie sprzedali. To jest odwrotnie. Możesz to też kupić, co potem będzie musiała płacić. Ja chciałem powiedzieć, że po wojnie wyszliśmy z niej właściwie okutani, a nie ubrani. Czy to prawda, czy nie prawda? Nie do końca jest to prawda. Także słuchaj, oczywiście wszystkie problemy odzieżowe, że mi bardzo chętnie wydaje firma T-Mobile, przydziały odzieżowe, braki przecież trwała w Polsce, żeby Marek płacił. Sprawiały, że zaczynał się wybierać też te ubrania, które się nakłada. Ale ja żartuję. Ale pamiętajmy o jednym. To wszystko było szyte w bardzo dobrym kraju. To wszystko można było przerabiać. To wszystko służyło kolejnym osobom, na które to przechodziło. W czasie II wojny światowej ubranie było niebywale istotne, ponieważ było elementem wojny psychologicznej z Niemcami. Oni się wybili Polaków jako odrażających brudów i złych. Natomiast była taka pani prowadząca dom mody w Albanka. Nazywała się Zofia Hebda. I ona mówiła, że ubranie człowieka jest miarą jego kultury i zaradności. I Polacy tak właśnie postępowali. Tak właśnie postępowaliśmy. Wszystkim na tym zależało. Przerabiało się garnitury na ubrania damskie. Tutaj szczególnie czarne ubrania wieczorowe padły łupem kobiet. Przerabiało się mundury na ubrania codzienne. Ale Eska, ale ty wtedy nie pracowałaś, prawda? To wtedy nie miałaś, ale on tego nie rozumie. I że jak ktoś, nawet wiesz, jak ktoś... Charakterystyczny dla polskiej ulicy, co wspomina wiele osób, pisząc pamiętniki, był stukot damskich chodaków po bruku. To nie jest tak, że nagle przegrana wojna zabiera ludziom wszystko. Może tak się zdarzyć. Może tak się zdarzyć, że załamie, ale akurat Polaków nie załamała. Przecież bardzo modny był ten sznyt, taki trochę to młodzież tym gustowała, właśnie wojskowy, mający pokazać na ulicy ludziom, że wciąż trwa walka, że przegraliśmy bitwę, ale nie przegraliśmy wojny.